Jeśli potrzebujesz samochodu, który na co dzień nie boi się podziurawionych miast, a na weekend zabierasz 5, a czasem 7 osób, ekspresówka, autostrada, taki las, a morze, które jest gdzieś tam, to Kia Sorento jest jednym z najlepszych wyborów, jakich w ogóle możesz dokonać. Przez ostatni czas jeździłem Jaguarami, Range Roverami i innymi samochodami za $500 000, a czasem nawet więcej. Pytanie natomiast brzmi, czy widać różnicę, a jeśli tak, to czy na pewno warto do niej dopłacać? Zapraszam na test. Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym materiale na kanale. Dziś za kierownicy koreańskiego King Konga, czyli Kii Sorento. I Wy tego nie widzicie, ale jestem nad morzem. Jest to o tyle istotne, ponieważ jestem tutaj przez cały okres testu. Nie mam ze sobą swojej ekipy, więc nie zobaczycie tych wszystkich przejazdów, ujęć dynamicznych i tak dalej, bo za bardzo nie mam tego jak zrobić, ale dzięki temu, że przyjechałem właśnie nad morze, zabrałem 5 osób, pełen bagaż, ekspresówka, autostrada, las, morze, czyli sprawdziłem Kię Sorento tak, jak powinno sprawdzić się Kię Sorento. I już za chwilę do niej przechodzimy, jeszcze tylko słowo na temat partnera odcinka, czyli Fundacji na Rzecz Uczciwej Bankowości, która ma kilka nowości skierowanych właśnie do nas, czyli do kierowców. I tak, jeśli miałeś bądź miałaś jakąś szkodę na pojeździe w okresie ostatnich 3 lat, to powinieneś wiedzieć, że ponad 90% kosztorysów jest zaniżana. W szczególności dzieje się tak w sytuacjach, gdzie nastąpił jakiś uszczerbek na zdrowiu i dzięki fundacji możesz sprawdzić, ile pieniędzy możesz cały czas odzyskać. A jeśli szczęśliwie żadnego takiego przypadku nie było, ale masz kredyt, na przykład samochodowy, to również powinieneś wiedzieć, że 95% takich umów kwalifikuje się do umorzenia wszelkich odsetek, a fundacja wie, jak to zrobić. Idźmy dalej. Kredyt we frankach albo w złotówkach, fundacja przeprowadzi Cię przez cały proces. A czemu? Ponieważ ma już ponad 10-letnie doświadczenie, a pod swoją opieką kredyty na ponad 550 milionów złotych. Także po obejrzeniu tego odcinka koniecznie odezwij się do fundacji. Wszystkie kontakty są w opisie do tego filmu i polecam to zrobić, bo spotkania odbywają się w naprawdę fajnej atmosferze. Wszystkie, nawet najbardziej skomplikowane zapisy tłumaczone są na język, który zrozumie każdy z nas, nawet ja, a całość może odbyć się zdalnie. Także działajcie, oszczędzajcie swoje pieniądze, a my wracamy do Sorento. Dobra, a teraz przechodzimy do rzeczy. I standardowo na początek zaglądamy pod maskę. I w przypadku mojego egzemplarza znajdujemy tam benzynowy, 4-cylindrowy i całkiem lubiany silnik 1.6 TGDI. On dysponuje mocą na poziomie 180 koni mechanicznych. Na co dzień pomaga mu silnik elektryczny o mocy 60 koni mechanicznych. Całość jako hybryda dysponuje mocą 230 koni mechanicznych. Moment obrotowy to całkiem pokaźne 350 Nm. Samochód ten rozpędzi się do 193 km/h, a pierwsza setka na liczniku pojawi się po upływie 9 sekund. I to są te podstawowe informacje na papierze. Teraz przejdźmy sobie, jak to ostatnio, do rozmiaru tego samochodu i do tego, jaką tutaj znajdziemy przestrzeń. Ale najpierw zobaczcie sobie ten most, tę okolicę. Nie wiem, czy to widać z tych kamer, tym bardziej, że świeci słońce, ale to jest coś fantastycznego. Wyspa Sobieszewska w Gdańsku. Mega. Ale dobra, zajrzyjmy do bagażnika. A ten dysponuje pojemnością 813 litrów. I teraz kilka ważnych informacji. Pojemność, o której wspomniałem, dotyczy wersji 7-osobowej, czyli takiej, jaką dysponuję w teście. I jeśli chcielibyście wsadzić 7 osób do Sorento, to po rozłożeniu trzeciego rzędu zostanie Wam tylko 179 litrów pojemności bagażowej, czyli w zasadzie taka wartość ledwo zauważalna. Ale jeżeli gdzieś dalej udaje się 5 osób, tak jak w naszym przypadku przyjechaliśmy z Warszawy do Gdańska, to 813 litrów to jest naprawdę potęga. Jeśli natomiast zamówicie sobie Sorento w wersji 5-osobowej, to pojemność bagażnika to będzie już 902 litry. Zobaczcie, w aucie osobowym podchodzimy już prawie pod 1000 litrów. Także jeśli Wasza żona nie zmieści się do Sorento, to przestańcie szukać samochodów osobowych, zostaje już jakiś bus albo jakiś pick-up. My się jakimś cudem spakowaliśmy, chociaż łatwo nie było. Ale bagażnik to na pewno jeden z największych plusów Kii Sorento. Jeszcze kilka rzeczy. Po pierwsze, kanapę, fotele oddzielnie. Praktycznie wszystko można tutaj zrobić, dotykając przycisk. I to dzieje się samo. To jest fantastyczna rzecz, bo nie musicie szukać tutaj wszystkich jakichś uchwytów, jak to złożyć. Dotykacie przycisk, dzieje się samo. Mega fajne rozwiązanie. Kolejna rzecz, to jest tak dobrze przemyślane, że te miejsca nie są tylko po to, żeby sobie być, ale może wejście do tego trzeciego rzędu dla takiej osoby jak ja najprostsze nie będzie. Dla młodzieży to już będzie bardziej rozrywka, one sobie zawsze poradzą. Ale zobaczcie, jak wiozę swoją córkę z koleżankami, to pierwsze pytanie po wejściu do samochodu, ja jak byłem mały, to zadawałem pytanie, naprawdę będzie klimatyzacja? Dzisiaj pierwsze pytanie to, będzie USB? No to patrzcie, z przodu, raz, dwa, trzy. Z tyłu, jest USB między fotelami? Oczywiście jest. Mało? USB w fotelu pasażera. Mało? USB w fotelu kierowcy. Mało? Wsiada ktoś z tyłu na trzeci rząd, tam mamy oczywiście dwa miejsca. USB po prawo? Jest. Mało? USB po lewo? Jest. 8 USB. Coś fantastycznego. Kolejna rzecz, jak chcecie przesunąć sobie fotel kierowcy, w sumie ktoś zapyta, po co to jest. Ja na przykład w tej chwili wsiadłem do tego samochodu sam, żeby nagrać. Zawsze muszę odsunąć fotel, to nie jest najprostsze, fotel pasażera. Co robię? Dotykam te przyciski, które są po boku, odsuwam sobie go do tyłu. Kapitalne rozwiązanie. Ja uważam, że to powinno być w każdym samochodzie, który ma elektryczne sterowanie foteli. Naprawdę bardzo fajny bajer. Wspomnienie o miejscu na nogi to myślę, że będzie formalność, bo w tak dużym aucie miejsca tutaj nikomu raczej nie powinno brakować, tak samo nad głową, także robię to w zasadzie dla formalności, miejsca jest mega dużo. Fotele po pokonaniu tej kilkusetkilometrowej trasy okazały się bardzo wygodne, ani ja na wygodę nie narzekałem, ani nikt z tyłu, wszyscy powiedzieli, że było super. Jedyną rzeczą, jaką być może zasugerowałbym, aby sprawdzić na sobie, zasugerowałbym Wam, to długość siedziska. Bo wydaje mi się, że ono dla wyższych osób może być troszkę za krótkie, ale może to tylko takie wrażenie. A, nie wspomniałem też, że klimatyzacją możecie sobie sterować sami jako pasażerowie, nawet w trzecim rzędzie, ponieważ tam macie swoje pokrętło i ustawiacie sobie taką temperaturę, jakiej sobie życzycie, więc to jest samochód, który ma naprawdę masę bardzo praktycznych rozwiązań. Mam takie wrażenie, że ten samochód zaprojektowany został przez kogoś, kto ma większą rodzinę, i z tą rodziną naprawdę gdzieś jeździ, a nie tylko ktoś powiedział mu, ej, weź zrób samochód dla 5 osób. Nie, to jest tak jakby ten ktoś robił samochód dla siebie. Dobra, z wnętrza zostaje nam przód, materiały, jakość i tak dalej. I powiem tak, co do designu, to ja mam troszkę mieszane odczucia, bo próbując spojrzeć w miarę obiektywnie, nie da się czegoś takiego zrobić, ale powiedzmy, że spróbuję, to uważam, że to się nie każdemu spodoba. Zresztą tak samo jak cały ten samochód, ale do wyglądu zewnętrznego przejdę sobie później. Póki co środek. I ten, nie wiem jak go określić, chociaż z drugiej strony, ile jest SUV-ów, które mają jakiś przepiękny środek? Pewnie nie za dużo, pomijam jakieś luksusowe. Przy czym, jeśli mielibyśmy sprawdzić na przykład jakość, to jest tu naprawdę ok. Jedyna rzecz, do której mógłbym się przyczepić, to że to troszkę może skrzypieć, jeśli ktoś oczywiście lubi jeździć i trzymać się tego miejsca, albo sprawdzać, czy ono skrzypi przez cały czas. Jak nie będzie sprawdzał, to nie będzie skrzypiło. Ale na pewno to, co muszę zauważyć, to zobaczcie, nawiewy. Nie jest tak, że macie tylko, tak jak w większości samochodów, jeden nawiew, którym możecie sterować, ale macie górę i macie dół. Tak samo tu, tak samo tu i tak samo po bokach. Więc możecie sobie ustawiać oddzielnie nawiew do góry, nawiew do dołu, przez co w zasadzie te możliwości konfiguracji, skąd i gdzie ma wiać, są, nie wiem czy dobrym słowem będzie, nieograniczone, ale na pewno dużo większe niż w większości aut. Bardzo fajna rzecz. To, co muszę oczywiście wspomnieć, mimo tabletozy, czyli przenoszenia wszystkiego na ekrany, czyli wszystkiego, co będzie dotykowe, to tutaj też mamy część rzeczy dotykowych odnośnie klimatyzacji, bo mamy na przykład, nie wiem, zwiększenie nawiewu, zmniejszenie, ale po pierwsze to tu jest, a po drugie na przykład stopnie są już w formie takich przycisków, więc fantastycznie, że mimo ekranu mamy też przyciski. Bardzo duży plus. Ja się tutaj zupełnie nie myliłem i mi to nie przeszkadzało. A jeśli ktoś ogląda mój kanał, to na pewno wie, że ja tych dotykowych rzeczy nie lubię. Tu jest ok. Ale przyczepić się do czegoś muszę i będą to dwie rzeczy. Po pierwsze, mamy Android Auto i Apple CarPlay, to jest oczywiste, ale niestety są po kablu. Chociaż ja muszę zauważyć, bo czasami w samochodach jest tak, że na przykład w tej wersji będzie po kablu, a w jakiejś niższej, podkreślam niższej, będzie bezprzewodowo. Nie wiem jak jest w tych innych wersjach. W mojej, czyli w wersji XL, Android Auto działa przy użyciu kabla. Niestety. Ja uważam, że ten kabel powinien być do ewentualnie naładowania telefonu, a tak to go wyrzucamy i o nim zapominamy. No i druga rzecz. Dla wielu z Was pewnie to będzie niezauważalne, ale znowu jeśli oglądacie mój kanał, to wiecie, że ja uwielbiam audio, uwielbiam dobre nagłośnienie. Nie mam tutaj Bose, które może być w wyższej wersji, więc być może przez to, nie wiem jak gra tamten system, ale to standardowe audio jest takie... Chyba dobrym słowem będzie właśnie standardowe. Zdecydowanie nie jestem tutaj zachwycony, bo w sumie nie ma być czym zachwycony. Jest pod tym względem dość przeciętnie. Dobra, a teraz to, jak tym autem się jeździ, bo po to są samochody. To jest hybryda. Co ważne, połączona jest z automatyczną skrzynią biegów i to nie jest żadne CVT. Można zrobić samochód hybrydowy bez skrzyni bezstopniowej. Normalny, klasyczny, sześciobiegowy automat. Co mamy dzięki temu, a w zasadzie czego nie mamy? Wycia przy przyspieszaniu. Ja tego nie cierpię. Jeździłem długo CHR-ką, to oczywiście była ta wcześniejsza generacja, teraz jest lepiej, ale wszystko jedno. Zawsze samochody ze skrzynią bezstopniową wyją. Bardziej lub mniej, ale wyją. Tu tego nie ma i za to ode mnie ogromny plus dla Kii, bo ta skrzynia jest naprawdę ok. Samochód ma 230 koni i 9 sekund do setki, tak jak powiedziałem, ale jak na silnik benzynowy również 350 Nm, czyli wartość całkiem godna. Przy czym tak, Sorento waży prawie 1800 kg. Nie mało. Jest co napędzać. I to dosyć mocno czuć. To nie jest samochód do szaleństw, mimo dość dużej mocy. Ale, żeby być uczciwym, nie było takich momentów, w których brakowałoby mi mocy. Jechałem z dzieckiem i w sumie w 5 osób, więc ja też tutaj nie wariowałem, ale taki zestaw do jazdy szybkiej, dynamicznej, normalnej, spokojnej, do każdych warunków w zupełności wystarczy. Jeśli natomiast miałbym się do czegoś przyczepiać, to do spalania. To jest hybryda. Co do hybryd, większość z nas ma już pewne oczekiwania. Spodziewamy się oczywiście niskiego spalania. Jak to wyglądało u mnie? W mieście, jak się w miarę starałem, potrafiłem spalać w okolicy 7 litrów, może 8, tylko to była Warszawa i korki. I nie przejechałem jakoś bardzo dużo. Natomiast w trasie ekspresówka to było u mnie już ponad 8 litrów, a autostrada, tylko wspominam, autostrada i zapakowany prawie pod dach samochód, to już wyniki bliżej 10. Nawet zdarzyło mi się te 10 przekroczyć. Jak sobie gdzieś tam zerowałem, jechałem troszkę szybciej, więc pamiętajcie o tym. To nie jest mały samochód, ale to też nie jest samochód, który będzie mało palił. O nie. Ale znowu z trzeciej strony. Moja CHR-ka, która paliła w mieście 4 litry, jak wyjechała na autostradę, to paliła 8. Tak już mają hybrydy. To są raczej samochody czy silniki do miasta. W trasie jest już gorzej. I tak jest właśnie w Sorento. Nie bądźcie tym rozczarowani i zaskoczeni na jeździe testowej, czy wręcz nawet po zakupie. Tak mają hybrydy w tak dużych autach. A co do samej jazdy? W zasadzie o prowadzeniu to chyba nie ma się co jakoś szeroko wypowiadać, bo nikt nie kupuje, tak mi się wydaje, nikt nie kupuje Sorento po to, żeby się tym samochodem ścigać, szaleć, latać bokiem gdzieś po zakrętach, łukach, albo teraz zaciągać ręczny i tu zawracać z piskiem. Nie po to są takie samochody. To są samochody dla rodziny. I ten samochód prowadzi się jak samochód dla rodziny. Nie jest może tak, że ja nie wiem, gdzie pojadę i gdzie skręcam, ale to jest auto, które daje radość z jazdy dzięki temu, jak jest komfortowe, a nie dzięki temu, jak się prowadzi. O tak bym może to ujął. I tutaj też zaznaczę, to jest samochód mocno komfortowy. Ja jeżdżę co chwila tutaj przez jakieś progi zwalniające, nie muszę jechać 2 na godzinę, tego się nie boję. Ten samochód jest po pierwsze wyższy, jego prześwit to 173 mm, także w miarę ok. Nie boimy się progów, nie boimy się krawężników, ale sama charakterystyka zawieszenia jest dość komfortowa, przy czym, podkreślam, to jest moja opinia, bo zawieszenie, tak jak dynamika, to jest coś, co odbieramy bardzo indywidualnie. Ja uważam, że komfortowo, ale raczej sztywno. To nie jest taka francuska, DS-owska charakterystyka zawieszenia. Sprawdźcie to na pewno sami, bo nie wiem, czego szukacie. W każdym razie mnie to zawieszenie bardzo odpowiada. Jak na SUV-a, to dla mnie jest tutaj tak, jak powinno być. Odnośnie trasy, to jeszcze jedna rzecz, do której bym się przyczepił. Wyciszenie, bo to jest w zasadzie moim zdaniem najsłabszy element, czy najsłabszy punkt tego samochodu, który tych słabych punktów za dużo nie ma. Ale gdybym miał wskazać jeden, to byłoby to właśnie to. Przy 140, szybciej nie jechałem, ale powiedzmy, gdybym jechał po niemieckiej autostradzie, to myślę, że gdzieś przy 160 naprawdę słychać szumy powietrza. To jest oczywiście nieduży kiosk. Sama bryła tego samochodu powoduje to, że to powietrze będzie słychać, ale mogłoby być lepiej pod kątem wyciszenia. Jeśli miałbym się przyczepić, to właśnie tu. Jeszcze jedna rzecz, chociaż to oczywiście wynika z poziomu wyposażenia. Nie mam head-upa, więc też nie mam jak go ocenić, ale ja tak lubię head-upy, że to zawsze zauważam i mi tego tutaj brakuje, ale tak jak powiedziałem, to jest tylko i wyłącznie kwestia wersji wyposażeniowej, bo w wyższej będzie i Bose, czyli lepsze nagłośnienie, i head-up też się znajdzie. No i jeszcze wygląd. To jest coś, taki case Kia Sportage. Ja to też widziałem po Waszych komentarzach, czy po Waszych wiadomościach, czy gdzieś tam w naszych rozmowach. Kia robi samochody mocno specyficzne. Ja to uważam za wielki plus, bo ja nie lubię, jak samochody są nijakie. Wręcz lubię samochody inne, tylko to zawsze powoduje, że Zyskujemy dużą grupę, która czegoś takiego szuka, ale też tracimy odbiorców szukających czegoś bardziej klasycznego, czegoś, co nie rzuca się w oczy, czegoś, co łatwiej zaakceptować. I o ile przód jest jeszcze, powiedzmy, w miarę konserwatywny, to z tyłu jest inaczej. To nie jest samochód, który spodoba się każdemu. Moja prywatna opinia jest taka, że ten design mi bardzo odpowiada. Ja nie lubię SUV-ów, a już najbardziej crossoverów, a ten samochód mi się podoba. Moim zdaniem jest całkiem ok, bo jest troszkę inny, jest ciekawy. O tak. I ma bardzo dobre światła. Jechałem w nocy, co prawda z Sopotu do Gdańska, więc nie jakaś długa droga, ale na przykład tutaj jest mega ciemno i naprawdę te światła po włączeniu długich, drogowych, no to powodowały, że robił się niemalże dzień. I jeśli to jest dla Was ważne, to to jest dobry wybór. Świetne jest to, że drzwi zakrywają progi i uspokajają bojących się pokrętła służącego do zmiany biegów, ponieważ przyzwyczajicie się do niego w 2 dni. Warto też pochwalić Sorento za duży wybór trybów jazdy, dodam, działających trybów jazdy. No i dobra, zanim do podsumowania, to coś, co w samochodach jest chyba najważniejsze, szczególnie dzisiaj, co determinuje to, czy możecie sobie na taki samochód pozwolić, czyli ile takie cacko kosztuje. Ceny Kii Sorento z roku produkcji 2023 startują z poziomu 186 900 zł. Mówimy tutaj o wersji 5-miejscowej. Jeśli chcielibyśmy 2 miejsca więcej, to dopłata wyniesie 3000 zł. Kwota, jaką musimy przygotować za bardzo dobrze wyposażoną wersję XL, to 212 900 zł, a dopłata do napędu na 4 koła to równe 9000 zł. I teraz zobaczcie. Ja wiem, że mówiłem to już wiele razy, ale nie wiem, może żeby zacytować najbardziej znaną ostatnio Polkę, to jakiej jakości są dzisiaj samochody Kii. To baby, it's kinda crazy. Naprawdę, sam fakt, że ja w ogóle zacząłem od porównywania tego samochodu do jakiegoś Jaguara, mówi o tym, oczywiście, żebyśmy się dobrze zrozumieli, cały czas marki premium, marki luksusowe są na dużo wyższym poziomie niż Kia. Bardzo dużo silników, duży wybór personalizacji, lepsze materiały i tak dalej, ale jak weźmiecie sobie tego Jaguara czy Range'a, ale wyposażonego na tym poziomie, z silnikiem, który będzie porównywalny do tego samochodu, Jaguara czy jakieś auto premium, to nie jest tak, że Kia wydaje się autem za 70 tysięcy, a tamten za 400. Te samochody są bardzo zbliżone, a często w Kii pewne elementy będą lepsze. Wiecie, gdzie jest największa różnica między tymi autami? Tutaj. U nas, tutaj. I nigdy nie będzie tak, że Kia będzie tak samo prestiżowa jak, nie wiem, BMW, Jaguar, Mercedes czy tam Range Rover. Nie będzie. Ale też nie o to chodzi. Chodzi mi, nie wiem jak to określić, jak jeździłem sobie przez tydzień Jaguarem, a teraz jeżdżę w tej Kii, to ja się tutaj wcale nie czuję gorzej. Mi się tym samochodem jeździ tak samo fajnie. Jasne, jak zacznę to wszystko macać, dotykać, stukać, to tu będzie gorzej. Nie mam tutaj V8, nie mogę mieć tutaj V8 i 9-biegowej skrzyni. Oczywiście, chodzi mi o sam fakt odczucia. To nie jest tak, że kupując sobie Kię Sorento, będziecie jeździli 10 razy gorszym samochodem. Bo to nie jest 10 razy gorszy samochód. Ten samochód jest dzisiaj naprawdę świetny. Kosztuje połowę tego Jaguara i dla rodziny to jest naprawdę kapitalny wybór. Z ciekawych i ważnych rzeczy trzeba jeszcze wspomnieć, że wcześniej w katalogu Kii Sorento, w cenniku Kii Sorento znajdował się diesel i hybryda typu plug-in. Dzisiaj, w tym momencie, w momencie nagrywania testu, mamy tylko hybrydę 230-konną. Decydujemy w zasadzie o 2 rzeczach, ponieważ każda wersja ma skrzynię automatyczną, więc oczywiście oprócz poziomu wyposażenia decydujemy, czy chcemy auto 5- czy 7-osobowe i czy z napędem na przód, czy na 4 koła. I to jest tyle. Także już naprawdę podsumowując, samochód, który kompletnie nie boi się dziur, nierówności, progów zwalniających, krawężników, tego wszystkiego, co znajdziemy w mieście. Na trasę, może poza wyciszeniem, które mogłoby być troszkę lepsze, mega wygodny, mega komfortowy samochód. Chcecie wjechać do lasu? Za chwilę to zrobię. Ciasna, nierówna, podziurawiona droga, pełen luz. Chcecie dojechać po piasku gdzieś bliżej plaży? Napęd na 4 koła, proszę bardzo. Całkiem dobrze działający napęd. Zanim wyruszycie w trasę, to mdlejecie na widok przedpokoju, a w zasadzie liczby walizek ustawionych tam przez żonę? Prawie 1000 litrów pojemności. Hello! Czego trzeba więcej? Skracając, to jest samochód, który jest jednym z najlepszych wyborów dla rodziny, biorąc pod uwagę to, ile trzeba za niego zapłacić, do tego, co on oferuje. Także zdecydowanie to auto polecam. I polecam też subskrypcję osobom, które tego jeszcze nie zrobiły. Ocencie materiał, zostawcie komentarz, pogadajmy o tym samochodzie, o tym i o innych. I co? Widzimy się za tydzień. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Cześć! a ja wjeżdżam znowu do wspominanego lasu i o ile na przykład swoją Insignią jechałbym tutaj 2,5 na godzinę, bo te dziury powodowałyby mój strach o podłogę i wszystko, co się tam znajduje, to tu mam na to totalnie wywalone. I tak jak nie lubię SUV-ów, to w takim momencie trochę zmieniam zdanie. No ale w sumie potem wyjeżdżam na drogę i znowu ich nie lubię. Ale tego lubię.